Przeczytałem kiedyś zdanie, które dało mi wiele do myślenia, a mianowicie, że na łożu śmierci jeszcze nikt nie żałował, że zbyt wiele czasu spędził w miejscu pracy. Natomiast wiele osób żałuje, że zbyt mało czasu poświęciło swoim najbliższym, swojej rodzinie, swoim dzieciom, swoim przyjaciołom. I chyba tak to jest, że to, co najcenniejsze w naszym życiu. To nie dobra materialne, które udało nam się zgromadzić przez, przez wiele lat naszego, naszego życia, ale to przyjaciele, to osoby, które są wokół nas. Oni są najważniejsi, oni są najcenniejsi. Ta miłość, którą dajemy i którą otrzymujemy. I o tym w dzisiejszym słowie na dobranoc serdecznie zapraszam. Pokoi, dobro, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj o przyjaźni. Dzisiaj o przyjaciołach, o tych bardzo ważnych osobach, które są w naszym życiu, a zaczerpniemy tę naukę o przyjaciołach z książki Reginy Brett. Bóg nigdy nie mruga, a kolejną swoją lekcję Regina Brett rozpoczyna w ten sposób: Gdy zachorujesz, nie zaopiekuje się Tobą Twoja praca, tylko Twoi przyjaciele. Dbaj o nich. Wysłuchajcie kolejnej lekcji. 40 urodziny mają w sobie coś takiego, że obchodzi się je wśród czarnych balonów, a na kartkach z życzeniami widnieją realistycznie oddane łysiny, pomarszczone twarze, obwisłe piersi i sterczące brzuchy. Czterdziestka funkcjonuje w naszej świadomości jako przystanek w połowie drogi, między życiem a śmiercią. Czyli początek, końca życia, jakie znamy. Mając to na uwadze, nie wiedziałam, co podarować na 40 urodziny mojemu partnerowi. Bruce zachowywał się tak, jakby kończył co najmniej 60 lat. Stawiał pytanie o wartość dotychczasowego życia, podsumowywał największe osiągnięcia, oceniał swoje dokonania jako ojciec, biznesmen, obywatel. Ja myślałam tylko o tym, ilu przyjaciół zgromadził przez te 40 lat. To wydawało mi się lepszym kryterium oceny niż dochody czy status społeczny. Wciąż stawała mi przed oczami scena z filmu To wspaniałe życie. Jego bohater, George Bailey, który nigdy nie uważał się za człowieka sukcesu, mógł sprawdzić, jak wyglądałby świat bez niego. Morał brzmiał Nikt, kto ma przyjaciół, nie jest nieudacznikiem. Chciałam, żeby mój mąż pomyślał o przyjaciołach, a nie o tym, jak licznik bije, a on nie przejechał jeszcze tak wielu dróg. Dlatego poprosiłam 40 osób: by napisały do Brusa list, w którym opowiedzą mu, jak wpłynął na ich życie jak ich zmienił, ukształtował, poruszył. Mieli przesłać te listy do mnie, żeby mogła je wszystkie opakować i wręczyć Brusowi jako prezent. Na początku cały projekt wydawał mi się prosty. Wystarczy zadzwonić do 40 osób, z których każda napisze po jednym liście. Ale okazało się, że niełatwo jest przelać uczucia na papier. Ludzie boją się nimi upaćkać. Wszyscy to przeżywali. Kilka osób zadzwoniło do innych z pytaniem: O czym piszesz? Jakby mogli ściągnąć od nich pomysł. To było trudne zadanie, bo ukazywało prawdę zarówno o nadawcy, jak i odbiorcy. Część osób wybrnęła żartami o czterdziestce, inni wykorzystując poczucie humoru wyrażali swoją sympatię. Ale większość opisała w listach to, co tak trudno powiedzieć komuś osobiście, że często nigdy tego nie robimy. Im bliżej było do urodzin, tym więcej nadchodziło listów. Dwa przyszły FedExem, sześć faksem, a jeden pocztą elektroniczną. Pewien przyjaciel Brusa podyktował mi swój list przez telefon. Powiedział, że nie potrafi wyrażać uczuć na piśmie, więc pozostawia to mnie. Okleiłam kartonowe pudło stronami wyrwanymi z magazynu Life z 1954 roku i włożyłam listy do środka. Kiedy nadszedł ten wielki dzień, Poszliśmy na kolację i do kina, a potem z garstką przyjaciół zjedliśmy deser. Po wszystkim jubilat był zadowolony z udanych urodzin. Wtedy wręczyłam mu to pudło. Brus przeglądał listy z niepewną miną, więc wyjaśniłam, skąd się wzięły. Był oszołomiony. Czytał adresy zwrotne na kopertach, ale żadnej nie otworzył od razu. Kiedy to zrobił, i z niego, i z listów wylały się emocje z oczu popłynęły mu łzy radości i wzruszenia w sumie 40 osób przeprowadziło na nim operację na otwartym sercu trafili do jego wnętrza dawno nieużywanymi drogami przypomnieli mu przeszłość czasy mrocznych plakatów długich włosów podróżowania autostopem i koncertów rockowych których szczegółów nikt nie pamięta bo wszyscy byli na haju Dziękowali mu za nocne rozmowy przez telefon, porady tuż przed spotkaniami w sprawie pracy, długie dyskusje o tym, jak poradzić sobie z rozwodem. Matka jednego z najbliższych przyjaciół Brusa napisała piękny wiersz. Jedna z jego przyjaciółek sama zaprojektowała kartkę urodzinową. Któryś z przyjaciół zapisał życzenia na partyturze. Brus planuje kiedyś przekazać te listy swoim synom żeby zobaczyli o co chodziło w jego życiu nie tylko o pieniądze które zarobił firmy które prowadził kobiety które kochał najważniejsze były przyjaźnie które nawiązał i utrzymywał większość ludzi nie dowiaduje się co myślą o nich inni powiedział ocierając łzy takie rzeczy mówi się dopiero na pogrzebie właśnie dlatego opowiadam o tym prezencie Zbyt często nie zdajemy sobie sprawy, ile znaczymy dla innych, aż jest za późno. Zbyt często nie wiemy, co zrobić dla innych, aż jest za późno. Kiedy dowiedziałam się o moim raku, najpierw zaczęłam się martwić, ile opuszczę dni w pracy i meczów siatkówki, i że nie dotrzymam tych wszystkich terminów, które zaznaczyłam w kalendarzu pielęgniarka, która usiłowała wcisnąć w mój harmonogram pierwszą chemioterapię, pokręciła głową i orzekła – musi pani określić priorytety. Miała rację. Praca zeszła na dalszy plan. Ale na pierwszym nie znalazł się rak, tylko moi przyjaciele. To oni zajęli najważniejsze miejsce w moim życiu. Szery urządziła dla mnie imprezę na inaugurację chemioterapii. Przyjaciele przynieśli kolczyki, chusty i kapelusze. Bet przytknęła do warg maleńkie kolczyki w kształcie organków, które dostałam od Sherry, i zagrała dla mnie blusa na chemię. Judy przyszła mi umyć głowę. Inni przyjaciele podarowali mi stosy filmów do obejrzenia, kapcie, piżamę. Nie zliczyłam, ilu przysłało mi kartki, jedzenie i inspirujące książki. Praca? W jakiś niewyjaśniony sposób gazeta ukazywała się nawet wtedy, kiedy byłam zbyt słaba, by pisać. Ten świat nie zawalił się bez mnie, ale bez przyjaciół mój zawaliłby się na pewno. Mój przyjaciel Mart zawsze powtarza: że jeśli masz przyjaciół i zdrowie, to nic więcej ci nie potrzeba. Rak nauczył mnie. Że jeśli przyjaciele są wysoko na Twojej liście priorytetów, to nawet gdy stracisz zdrowie, i tak zachowasz to, co liczy się najbardziej. Ten świat nie zawalił się bez mnie, ale bez przyjaciół mój zawaliłby się na pewno. Pisze Regina: Życzę Wam pięknych przyjaźni. Pięknych przyjaźni, takich, które przetrwają wszystko, nawet najtrudniejsze chwile w waszym życiu. I też nigdy nie, zapomi nie zapominajmy o tym, że tym najważniejszym przyjacielem w naszym życiu jest Pan Jezus. To Pan Jezus właśnie mówi do, do swoich uczniów, mówi to do nas. Nie nazywałem was sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi Boga, słuchajcie. I ta przyjaźń. Ta przyjaźń jest bardzo ważna. Oczywiście ważne jest, żeby mieć obok siebie drugiego człowieka, żeby mieć z kimś porozmawiać, żeby mieć z kimś pobyć. To jest wszystko bardzo ważne oczywiście. Nikt z nas nie jest bezludną wyspą. Ale też nigdy nie zapominajmy o tym, że na Boga, jako naszego przyjaciela, możemy zawsze liczyć. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy z Panem Bogiem.